Witamy panowie, jest godzina 16. Już oni tam zaczęli od 16 ładować gołąbki. Ja mam być 16.30, 17. Ja ładuję 5 gołąbków pocztowych. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Teraz będą leciały z kabiny. Nie będzie tam głupich docinek, że leciały tyle czy tyle. Ostatnio je puściłem nie wiem na ile kilometrów. Pan powiedział, że mieszka 70 km, że je wypuścił. Wypuścił je o tej godzinie. Ważne, że wróciły. Tu nie robię jakiegoś konkursu czy coś. Gołębie lecą. Ja i tak je sprzedałem 3 razy, wróciły, niech sobie lecą. Musiałem im załatwić zaświadczenie, że są zdrowe. Pojechałem z gąbkami do weterynarza, one były szczepione. Zobaczcie, to jest coś takiego. Zaświadczenie lekarskie, weterynaryjne, były szczepione kolumbem. Kolumb, data ważności kolumba. Bez tego nie da rady teraz lecieć. Gąbki pakuję. Będę chciał zagumkować je, może ktoś tam będzie miał gumki. Lot idzie kabinowy, konkursowy, pierwszy. Kabina wychodzi z Elbląga, a to ogólnie z Malborka jest. Bo miałem lecieć Branieską, ale mam dalej tam do jechania. Dobra, pakuję, zaraz pokażemy, jakie gąbki daję do koszowania, panowie. Właśnie złapałem te 5 gołąbków, panowie. Pokażę, jest bliska, obrączek nie będę pokazywał, bo to jest bez sensu. Lecimy bez zegara. Lecą 2 siwe, groch ciemny, groszka i na białej główce ciemna. Tak one wyglądają. Lecą 2 samczyki i 3 samiczki, panowie. Lot konkursowy, nie wiem z jakiej miejscowości. Później postaram się nagrać, jak pozwolą mi je włożyć. Skąd lecą, zobaczymy, jak to wygląda. Tam nigdy nie byłem. Ja latałem kabiną branieską. Z Braniewa, czyli z Łowa. Gołębie są przygotowane lekko. Nie super, ale zobaczymy. To są gołębie na białej obrączce, 2 są na żółtej i są roczniaki 2. Samczyk się odzywa. Młode zaraz pokażę. Tych gołąbków. O, tu mój dacharz, czyli domownik. Takie są młode. Gdzieś je podłożę. Nie wytrwają do jutra. Gdzie je podłożę? Gdzieś wymyślę. Najedzone. Podłożymy je gdzieś u murzynów. Chyba, że tu gdzieś się podłoża. Tu mam jednego. Jo. Tu mam takiego, ale za mało. Ten już jest za duży. Też są za duże. Dobra, później gdzieś się podłoża. Młodziaków coraz więcej tu wychodzi. Tu jest bardzo ładny. Tu takie młodziaczki. Tu taki młodziaczek. Jest tego. Dobra, niech sobie odpoczywają, nie straszymy ich. Młode wytrzymają, nie jest zimno. Tu gdzieś jest są najedzone, gdzieś się podłoże. My lecimy z tymi gołąbkami. Są w cieniu, jest dobrze. Idę w luzę zmienić, jadę. Pauzujemy. Zaczynamy czekać, co moja żona wymyśliła i co ona robi. Auto dzisiaj sprzedaliśmy, multivana. Jednak z Gdańska przyjechali, kupili. O, ty działasz, co? Farbę sobie panowie dzisiaj kupiła. Nie opierdzielam. A czemu to jeszcze raz malujesz? Zobacz, bo to jest suche. Delikatnie odświeżam.
Ty bramki nie maluj, bo ona będzie wyrzucona. To będzie inna. Czemu? Tak? Ta inna no, będzie. Nie, no, inna no, będzie. Zobacz, to jest wszystko stamtąd. Tu zobacz, jest wszystko zielone. Zobacz. No. Jak tego nie zakonserwujesz, to zobacz, to już będzie po płocie. A siory są pozamykane. Żeby ci pies farby nie wylał, wlej sobie może do kubka, do tamtej farby, bo zaraz wylejesz, a wiesz, ile ona kosztuje. Ja wylać nie wylej. 218 zł. Mhm. Ksero zaraz poleci i wyleje ci. Dobra panowie, ja uciekam na ładowanie. Pozdrawiam. Witamy panowie, jestem na ładowaniu. Gołąbki są przygotowane do ładowania. Moje zostały załadowane na gumkach. Pokazałem papiery, że są zdrowe i zaszczepione. Jest lot do Czuchowa. Arku, ile kilometrów? 145? W linii prostej? Tak. W linii prostej 145 km. Jutro będą puszczone. Moje są tu w tej klatce samczyki, a niżej są samiczki. Tutaj gumkują. Tak wygląda. Kabina później przyjedzie. Jest tu wszystkich. Gołąbki tak wyglądają, panowie. Tu lecą chyba na gumkach. Nie wszyscy lecą na tipesach. Bo to tipes kosztuje. Tu jaki ładny mulemans. Widzę biały. No i tak to wygląda, panowie. O, idę do tego hodowcy. Tutaj. Tygrys, gdzie masz swoje asy? Tutaj są. Tu są tego pana, co zabrał ode mnie pocztowe. Ile załadowałeś? Tutaj jest 35, ale tu swoich nie ma ani jednego. Tu. Ja wiem, że nie ma. Tu są te i te i te. Tu są, nie? Trzy klat, trzy kosze. Tu masz samice. Samice i ale lecisz wdowieństwem czy gniazdówką? Tak, bo są rozdzielone. No i dobrze. Tak to wygląda. Tu są klatki do ładowania. Później samochód przyjedzie. Nie nagrywam twarzy. Zegar taki. Na tipesie. Dobry zegar. Nie wszyscy, tak jak powiedziałem, lecą na tipesach. Część na część. Tutaj też mamy gołąbki. Panie Arko, ty już, a gdzie twoje? Dlaczego? No to za gorąco, nie będę tu miał jeszcze... Pozdrawiasz panów? Niech mają... Oczywiście pozdrawiam wszystkich hodowców, byłem i pocztowy. Tu jest Bolka brat, najlepszy hodowca z Elbląga. Chce na mistrza startować. Dawaj, Arek swojego by tu w cięciu. Kto będzie, ty będziesz nagrywał? No ja tam mam w tym, no. Zaraz Arek przyniesie swoje, zobaczymy jak to wygląda. Ile będzie załadowanych waszych gołębi? Nie wiem, ale będzie sporo. Ile gdzieś będzie gołębi, kolego? Będzie sporo. Dopiero będzie miał raz przyjęcie termina. Zobaczymy jak moje wrócą, to znowu dam za tydzień, a 3000, a ten następny lot, jakie kilometry, gdzie będzie? Następny? To nie wiem jeszcze, muszę się dowiedzieć. Teraz Czuchów, teraz tak? Teraz będzie Czuchów. A Czuchów, 140, Czuchów panowie, 145 km. Tak gołąbki wyglądają, jak pocztowe. Arek zaraz swoje przyniesie, Arek niesie swoje w kroteczkach siwych. Arku, ile dajesz? 51. 50, tu daję w cień, wiesz? Będzie dwa razy Czuchów, później będzie Wałcz. Panowie, dwa razy Czuchów, później Wałcz. Czuchów to jest 145 km. Masz ładne klatki? Nówki? Nie, to już one od początku są ze mną, 3 lata. No ale ładnie. Słomka elegancko. Jeszcze ma chyba, bo 51 sztuk kładuje. I tak to wygląda lotowanie. Dobrze ci przyjdą, czy nie? Co? Dobrze ci przylecą? Nie wiesz. A jak na próbnym poszły? Na próbnym wszystkim. O, tu jest ten pan, co sprzedaje karmy. Też lotuje. Zobaczymy mistrza. Skąd pan pochodzi? Z Milejewa, tak? Tak jest. Pierwszy raz tutaj pan leci? Pierwszy raz. A wcześniej pan gdzie latał? W Braniewie? W Braniewie. W Elblągu. W Elblągu. Ogólnie. No ale z braniewską kabiną. Tak, a czemu pan tam nie odszedł od nich?
Nerwowi czy pan nerwowy? Nie, nie chodzi o... Nie krępuje się pan, to będą pójść... cały świat pan będzie oglądał. Chodzi, zostałem sam w Milejewie i po prostu... Grupa... Ale oszukałeś kolegę Andrzeja, że w Malborku ładujesz. Grupa... Czemu mnie oszukałeś? Grupa gołębi... Kłamczuk jesteś. Grupa gołębi idzie ten... zalewem. Zalewem i nie ma szans pokonać ich, nie? Gołębie wszystkie wracałem w 100%, ale od tyłu, nie? Od tyłu, nie? Tak jak ja leciałem kiedyś i po prostu coś tam zdobyłem. Ale wiecie jak to jest. To jest tylko zabawa, ale tutaj jak wygrywacie, to jest chamstwo. Co mam was gadać, panowie? Sami wiecie jak to wygląda, nie? Każdy jest mistrzem, ale ja dlatego... Chciałem 10 przywieźć Murzyna, ale nie zgodzili się Murzyna, nie? Żartuję. Tutaj jest hodowca najlepszy, prawdopodobnie będzie w tym roku. Będę trzymał za niego kciuki. Czubek. O, z koronką. Z koronką masz takie? To coś po moich chyba, tych górnolotach. Bardzo dobrze lata jako młody, zobaczymy jak to robi. Po Węgrach chyba. Pana Arka, pan Arek wkłada w to naprawdę dużo serca, w te gołębie. Pieniędzy. Kasa to się nie liczy, bo nie ma kasa po prostu. Nie pije. Panowie, nie ma co tu nagrywać. Widzicie sami jak to wygląda. Czekamy na kabinę. No jeszcze nie, bo jeszcze jest ładowanie. Tu panowie gumkują. Moje jeszcze raz pokażę, pojechały. Dziękuję panom, że pozwolili załadować. Tu w tej kabince, samczyki, samiczki. Po ile ładujecie w ten? 25. Po 25? Tu twoje idą, czy nie? Nie, ja mam... A twoje? Przyciągną moje, wiesz? Moje, przyciągną twoje. Dobra, co tu, nie? Kolega będzie zadowolony. Nie ma co tam świrować. Pozdrawiamy wszystkich, wrzucamy i... Dobrego lotu dla wszystkich, panowie. Do zobaczenia. Jutro nagramy, jak wracają. Może coś przyjdzie, może nie. Jak nie, to będzie flaga na Radomskiej. Żałoba. Pozdrawiam. Dobra, panowie. Tutaj chwilę pogadaliśmy. Pozdrawiamy wszystkich. O, tu jakie kolorki ładne lecą. To są chyba... To są chyba tygrysy, nie? To nie są twoje te? Zobacz, to nie są twoje te? Klatki wyjeżdżają puste. Tu ma tygrysy też. Różne gołębie miksowane. Fajne klatki te są. No, eleganckie. Ile taka klatka z 200, 300, nie? Nie wiem, bo to było kupowane chyba rok temu, czy raz temu. To jest cała kamina była kupowana. Jo. Dobra. Andrzeju, ty lecisz na Antipasie? Tak. Co? Na Brikonie. Klatek coraz więcej. Chyba wszyscy przyjechali, nie? Nie, jeszcze dzisiejszy. Nie, są. Kto? Piotr Dzisielski. Dużo ma? Że 300 przywiedzie. 300? On może aż 1000 ich tam. A na gumkach lecisz czy na tipesie? Na tipesie. Ja pierdziłem. Ja, a jak lata, dobrze czy słabo? No w czołówce się mieści, nie? No jak 300 ma wali, nie? Idzie na ilość, nie? Tu trzeba iść na jakość. Tak jak Andrzejko, dał piątkę jak i czwóreczkę. Jak chlebie pegierowskie, tak jego cała chlebia to jest gołębiki. Ja już nie wiem. Gołębie dojeżdżają. Tu jeszcze raz pokażemy Arka. Tak to wygląda. Dobra. Arek coś tam nagrywa. Dobra, pozdrawiamy, kończymy. Witamy panowie, kabina przyjechała. Jest godzina 21. Poduszka ponoć nawaliła. Przyjechałem. Startują zaraz, już są gołębki załadowane. Zobaczymy, bo ja nie wiem, pierwszy raz ją widziałem. Kabina malborska. GMB rejestrację. Oddział Malbork. O, Arek krzyczy, dobry lot. Coś tam nagrywam. Nagrywałeś? Ptaki, tak jak widać. Pokażemy. Kabinka elegancka, zobaczcie. Zmarznięci wszyscy, patrzę w bluzach. Pana, to sam pokój stoi? Który? Jo, no już jadę.
minuta. Dobra, panowie, pozdrawiamy, wrzucam film. Mama dzwoni, odrzucimy ją. Tak wygląda kabina. Jak tam, zmarzłeś? Kabina nawaliła, poduszka jakaś rozwaliła się. Dobra, panowie, wszyscy skrzaniają. To ja też lecę. Nagrałeś? Troszkę. Zobaczysz. Dobra, pozdrawiamy, do zobaczenia. Jestem w aucie, panowie, cofnę, bo wszyscy chcą już do domu. I to od czwartej, to im współczuję, nie? Poczekamy aż kabina, że mnie uderzą nigdzie z tyłu tam. Arek nie wiem, czy nagrywał. O, Arek jedzie. Wkurzony chyba. W Grudziądzu ponoć naprawiali poduszkę jakąś, ale gołębie poleciały kabiną w trasę. Zaraz wyjeżdżą, zobaczymy, nagramy. Jest, panowie, godzina 21, chyba 40, coś takiego. O, ten pan właśnie BM-ką wziął pocztowe. Dobra, damy pauzę. O, ten sprawdza wszystko, zamyka i zaraz będzie ruszał. Nie widziałem jeszcze tej kabiny, bo ja kiedyś latałem, ale branieską. NBR, a tu jest GMB, malborska. Zgasimy, żeby było ciszej. A, rolety opuszcza. Jo, kręci roletami. Zamknęła się chyba. Ręcznie. Stryka coś. Film będzie w nocy wrzucony. Czekaj, czy bateria mi wytrzyma. Dobra, dam pauzę, będę nagrywał, jak odjedzie. A światła zgasły. Dobra, pauzujemy. Odpalili wóz, panowie. Godzina 22, bo spojrzałem. Startuje kabina. Już nie ma nikogo. Andrzej tylko został. Nagra do końca odjazd. Nie wiem, czy on tu będzie cofał. Czy będzie tam zawracał. Ruszaj. Tym digiwilżancem. Zaraz mi bateria się oddzie. Ale auto już chodzi. Chyba jedzie, bo w hamulce słyszą. Rusza. Zaraz zawróci tam. Dobra, palimy wóz. I lecą z naszymi asami na czuchów. Moich piątka leci. Chyba tam ten nie wyjedzie.
tam jest brama zamknięta. Czekajcie, damy pauzę. Wyjeżdża. Rolety pospuszczane. Leci kabina. Nasza jedzie ostatnia. Transport żywych zwierząt. Tam jest napisane i co tam jest. A, lecą na siódemkę. Dobra panowie, kończymy nagranie. Dobry lot dla wszystkich oglądających, co będą oglądać na pewno tutaj. Kabina odjechała 22.05 na Czuchów. 145 km w linii prostej. Moje asy może dadzą radę. Powodzenia panowie. Pozdrawiam wszystkich oglądających i hodowców z Elbląga. Do zobaczenia.